znowu zaniepokojenie na poziomie szkół, bo z zapowiedzi, jakie słyszymy, jakie przekazują media, pani minister Hall przygotowuje kolejny projekt pewnego rozwiązania, które utrudni pracę nauczycielom, utrudni nauczanie uczniom w szkołach naszego kraju. Otóż pani minister zapowiada zniesienie rozporządzenia z 2006 roku, które wprowadza brak promocji ucznia do następnej klasy po otrzymaniu trzeciej oceny nagannej z zachowania. Po uzyskaniu drugiej oceny nagannej z zachowania o decyzję o promocji podejmowała w myśl właśnie tego rozporządzenia Rada Pedagogiczna. Trzecie było dyskwalifikujące. W tej chwili mamy mieć rezygnację z tego rozporządzenia. Ocena w ogóle z zachowania ma nie wpływać na promocję ucznia do następnej klasy. No i to jest cała szkodliwość tego rozwiązania. Szkodliwość polegająca na tym, krótko mówiąc, że pani minister przyjmuje na siebie odpowiedzialność, mówię to z całą powagą, odpowiedzialność za powrót fali agresji na teren szkół polskich. Mimo wszystko jednak, że była to trzecia ocena dyskwalifikująca, ta naganna, a druga za zgodą Rady Pedagogicznej, to przyczyniało się jakoś tam do powstrzymania tych zachowań bardzo często wulgarnych, niebezpiecznych, niegrzecznych, mówiąc łagodnie, na terenie szkół. W tej chwili brak tych hamulców, krótko mówiąc, doprowadzi do stanu, który trudno nam jest w tej chwili nawet przewidzieć. Wiemy, że w szkołach nie było bezpiecznie jeszcze 4-5 lat temu. Nasze zmiany, pewne zasady bezpieczeństwa jednak na teren szkół wprowadziły. W tej chwili planuje się rezygnację z tych wszystkich zmian dyscyplinujących. Jest to wielkie zagrożenie. Jest to wielkie zagrożenie dla uczniów, dla samych uczniów, dlatego że bardzo często agresja, chuligaństwo sprowadza się do zachowań wzajemnych. No i już nie mówiąc o nauczycielach, prawda, bo ci nauczyciele również będą mieli sytuację utrudnioną, no bo cóż, prawda, uczniowi, jeżeli nie będzie nad nim wisiało żadne niebezpieczeństwo, to nie będzie uzyskiwał promocji. Poza tym to trzecie rozwiązanie zaproponowane w rozporządzeniu z 2006 roku było i tak w miarę wygodnym rozwiązaniem. Wśród nas w klubie parlamentarnym były bardzo, bardzo intensywne dyskusje, czy nie wprowadzić pierwszej oceny już dyskwalifikującej, dlatego że trzeba zdać sobie sprawę z jednego, że kurs w ogóle edukacji w gimnazjum trwa właśnie 3 lata, więc uczeń może do tego podchodzić właśnie w ten sposób, skoro 3 lata trwa kurs, pierwsza ocena naganna to jest ocena nieskutkująca niczym, dopiero druga to jest decyzja Rady Pedagogicznej, a trzecia to jest dyskwalifikacja, prawda, z przejścia do następnej klasy, to łatwo sobie wyliczyć, że to są to właśnie te 3 lata.